Witam Państwa. Nazywam się Mateusz Jabłoński, jestem adwokatem i wiceprezesem Fundacji Przyszłość Pokoleń. W ramach działalności Fundacji na przestrzeni ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy na terenie 3 województw niemal 100 szkoleń, w toku których przeszkoliliśmy niemal 1500 seniorów z tematyki właśnie ich bezpieczeństwa. Bezpieczny senior i Fundacja Przyszłość Pokoleń, można by zapytać, czy w jakimś sensie nie gryzie się to ze sobą, a jednak wręcz przeciwnie. Każde pokolenie zasługuje bowiem na należytą ochronę i tym bardziej my, jako reprezentanci pokoleń relatywnie młodych, powinniśmy dbać o bezpieczeństwo naszych osób najbliższych, osób starszych. Mimo biegu lat i przecież tylu już kampanii informacyjnych, które miały miejsce, prowadzonych przez najróżniejsze podmioty, wciąż problem oszustw na legendę, czyli na wnuczka, na policjanta i tak dalej, pozostaje aktualny. Świadczą o tym dobitnie chociażby statystyki Komendy Głównej Policji, zgodnie z którymi w samym roku 2018 seniorzy dali się oszukać na kwoty paru dziesięciu milionów złotych. Są to wartości niebagatelne, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż tylko część seniorów prawdopodobnie przyznaje się do tego, że padła ofiarą oszustwa. Tym bardziej jesteśmy moralnie zobligowani do tego, aby starać się chociaż pomóc i przeciwdziałać temu procederowi. Dlatego też Fundacja Przyszłość Pokoleń wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu przygotowuje niniejsze filmiki, aby umożliwić Państwu udostępnianie dalej informacji, które zebraliśmy w toku właśnie tych prawie 100 spotkań z seniorami i które wynikają z informacji uzyskanych od prawie 1500 przeszkolonych seniorów. Na przestrzeni lat wymienialiśmy się bowiem z seniorami doświadczeniami, poruszając również te kwestie, które wstydzili się po prostu przedstawić organom ścigania. Tym bardziej mamy nadzieję, że te materiały stanowić będą jakąś wartość dodaną, przydadzą się, jeśli nie Państwu, to Państwa sąsiadom, rodzinie, osobom najbliższym. Serdecznie zapraszam do reszty filmików, gdzie postaramy przybliżyć się po kolei kwestie karne, takie jak oszustwa na wnuczka, na policjanta, na strażnika lasu i wszelkie inne legendy, a później przejdziemy przez kwestie przemocy, alimentacji, a również w podstawowym zakresie poruszymy kwestie spadkobrania. Zapraszam Państwa serdecznie.